stolicy Marysiu. Ile gwiazd na niebie, tyle ja się odróżę, wydeptał do ciebie. Park gminny w Jasienicy Rosielnej jest ulubionym miejscem spotkań mieszkańców. Odbywają się tam liczne wydarzenia kulturalne i sportowe. Nie inaczej było w niedzielę 6 sierpnia podczas spotkania z folklorem. Jest to impreza cykliczna. Dzisiaj wzięły udział 4 kapele ludowe. Kapela ludowa Bliźnianie, kapela ludowa Jany z Niebielca, kapela ludowa Krościeniacy z Krościenka i kapela ludowa Graboszczanie. Kolejny już raz przed jasienicką publicznością zaprezentowała się kapela Krościeniacy z Krościenka Wyżnego. Zespół ma na swoim koncie wiele sukcesów. Występ udaje za bardzo udany, bo nagłośnienie dość fajnie tutaj się nam spodobało, fajnie to brzmiało moim zdaniem, bo kwestia odbioru publiczności to też jest inna sprawa, ale myślę, że skoro na scenie było fajnie, to inna ludzie też myślę, że dobrze słyszeli to, co śpiewaliśmy. Głównie o to chodzi, żeby muzyka była słyszalna, żeby tekst był słyszalny, o to głównie chodzi. A jeżeli chodzi o sam występ, to już któryś raz z kolei tutaj pani wójt i pan dyrektor Goku nas zapraszają. Bardzo nam miło z tego tytułu, że możemy tutaj bywać. Publiczność bardzo miła, bardzo dużo osób tutaj jest. Gorąco przyjmuję brawami, także miło mam z tego tytułu. Powiadają ludzie, że ja malowana, a ja u matuli ładnie wychowana. Urodo, urodo, gdybym jak się miała, dostałabym chłopca, jakiego bym chciała. Sięgając do samego początku zespołów, to można powiedzieć, że mamy, no, 20-lecie mieliśmy w tamtym roku, ale to był taki początek zawiązany jeszcze za czasów, kiedy gminą była Korczyna, tam była taka propozycja. No i ta kapela się zawiązała, później były małe przerwy. My tutaj za czasów wójta Jana Omachla, na prośbę przede wszystkim wójta i rady gminy, wznowiliśmy tą działalność i no i w sumie przez parę lat w tym składzie sobie gramy. Osiągnięcia, no można się pochwalić nagraniem płyty. W tamtym roku nagraliśmy płytę w Radiu Rzeszów. No płyta, jeżeli chodzi o wyniki, no notuje się na wysoką, można powiedzieć, w drugiej dziesiątce i nawet blisko pierwszej w rankingu kapel na Podkarpaciu. Także jest to naszym sukcesem dużym. Spotkaniu z folklorem towarzyszyły także atrakcje dla dzieci. Organizatorami przeglądu kapel byli wójt gminy Jasienica Rosielna Urszula Brzuszek i Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy Rosielnej. Już teraz zapraszamy na kolejną imprezę w Jasienicy Rosielnej. W ostatni weekend sierpnia w Parku Podworskim odbędą się gminne zawody sportowo-pożarnicze.